Po zakończeniu budowy obwodnicy północno-wschodniej Bielska-Białej w dzielnicy Mikuszowice Krakowskie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pozostawiła budynek, który wykorzystywała w czasie prowadzenia inwestycji. Budynek znajduje się przy ulicy Nasypowej 9 u podnóża nasypu, po którym biegnie obwodnica. Opuszczony, niezabezpieczony budynek to problem dla mieszkańców dzielnicy. Problem jest następujący. Kilkakrotnie myśmy interweniowali, prezydent miasta interweniował w Głównej Dyrekcji Dróg i Autostrad. No niestety nie przyniosło to żadnych skutków. Prosiliśmy o, bo jest to budynek przeznaczony do rozbiórki. Do dnia dzisiejszego nic się tu w tej sprawie nie dzieje. Otrzymaliśmy pismo 29 marca z Głównej Dyrekcji Dróg i Autostrad, w której pani dyrektor pisze, że do czasu rozpisania przetargu na rozbiórkę tego budynku, budynek zostanie zabezpieczony. Natomiast no, do dnia dzisiejszego niestety nic, jak pan widzi, nic się nie dzieje, jest to otwarte. W piśmie jest, że ma być zburzony do końca 2012. Ale miał być zabezpieczony, żeby nikt tam z mieszkańców lub przychodzących jakichś osób nie mógł wejść do tego. Była interwencja Straży Miejskiej. Straż Miejska interweniowała, też chyba wysłali pismo do Głównej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Nic w tej sprawie się nie dzieje. Interweniowała straż, byłby się tutaj jakiś osobnik spalił. No nie wiem, czekają, aż będzie wypadek śmiertelny i główna dyrekcja w ten czasie opamięta i podejmą decyzję. Przecież to nie jest jakiś problem, nie jest to taki duży koszt, żeby budynek rozebrać. Jak poinformowała nadrzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział Katowice, Dorota Marzyńska-Kotas, zakończył się już przetarg na wyłonienie firmy, która zajmie się rozbiórką pozostawionych przez Generalną Dyrekcję budynków. Na terenie całego województwa śląskiego jest ich kilkanaście. Jednak pani rzecznik zapewnia, że budynek w Mikuszowicach Krakowskich zostanie rozebrany w pierwszej kolejności. Niestety nie może podać dokładnego terminu. Stanie się to jednak, tak jak zapowiedziano w piśmie, do końca bieżącego roku. Natomiast samo zabezpieczenie terenu i budynku przed nieproszonymi gośćmi raczej już nie wchodzi w rachubę. Mieszkańcom Mikuszowic pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i zachować szczególną ostrożność.